W rozumieniu historycznym nie ma za bardzo czegoś takiego jak antyk. Za to jest starożytność, która opowiada o naszych dziejach od samego początku cywilizacji do IV albo V wieku naszej ery. Nie da się wskazać jednej daty, która historycznie skończy nam ten okres. Podręcznik z reguły powie ci, że to rok 476 i moment, w którym barbarzyńcy zorganizowali sobie elegancką parapetówkę w stolicy Cesarstwa Zachodniorzymskiego, ostatecznie pieczętując jego upadek, ale krytycy tego podejścia bardzo słusznie powiedzą ci, że nie da się wskazać jednej daty dziennej albo nawet rocznej upadku takiego giganta jak Cesarstwo Rzymskie. A poza tym jest masa innych wydarzeń, jak podział cesarstwa prawie 100 lat wcześniej albo pojawienie się Arabów w Europie, i zaryzykowałbym stwierdzenie, że oba te wydarzenia mają dużo większe konsekwencje kulturowe i społeczne niż fakt, że umierające od 300 lat imperium zostało zrabowane po raz 26. W każdym razie jest to w historii okres od początku cywilizacji do jakiegoś momentu X i zachęcam, żeby tak samo myśleć o literaturze. Wcześniej z punktu widzenia literatury nie było nic, żadnej świadomości kulturowej, żadnych gatunków literackich, no i żadnej relacji dziejowej. No dobra, ta akurat była, ale w formie przypominającej odpowiedź przy tablicy po miesięcznej nieobecności, czyli takiej bardzo prymitywnej. A co no? Generalnie prawidłowość jest taka, że ponieważ antyk był pierwszy, to wszystko można prześledzić do antyku. W sumie serio, nieważne jaki motyw literacki, gatunek, rodzaj, czy co tam innego weźmiesz sobie, to da radę go pokazać w antyku. Pieśni, wiersze, dramaty, opowieści, hymny, wszystko się tu zaczęło i jakby kropka. Antyk dzieli się na takie cztery główne elementy i zawsze omawia się je parami, bo jest tak najłatwiej. Pierwsze dwa to starożytna Grecja i starożytny Rzym. I tutaj dla młodego adepta sztuki języka polskiego pojawia się pierwsze poważne wyzwanie. Mity. Mity to nie jest jednak książka, której streszczenie znajdziesz na internecie i w trakcie jednej jazdy autobusem zapoznasz się z nią, żeby później z uśmiechem zmasakrować nadchodzący sprawdzian albo zagadać panią polonistkę, jak zapyta, czy podobała ci się lektura. Mity są bardziej jak takie denerwujące seriale, które niby mają jeden wątek główny, głównego bohatera albo bohaterów, którzy powracają i będą pojawiać się w prawie każdym odcinku, ale tak na serio, to jest zbieranina gadziliona równorzędnych wątków, które dzieją się równolegle, każdy jest dokładnie tak samo ważny i ma dokładnie takie samo prawdopodobieństwo, że pojawi ci się na sprawdzianie albo na maturze, albo nie wiem, w plecaku. Zapomnij o chronologii albo logice, bo jedną z cech definiujących mit jako gatunek literacki jest brak tych elementów, co dodatkowo utrudnia ogarnięcie tego świata złożonego bardziej niż umysł osoby, która na miesiąc przed maturą stwierdziła, że czas zacząć notować i uważać na lekcjach. A co no? Lista mitów jest tak długa, jak kolejka do zgłoszenia nieprzygotowania przed omawianiem lalki. I nie ma sensu się w nią zagłębiać, chyba że chcesz, żeby ten odcinek skończył się wiosną 2137 roku. Ale wymienię kilka losowych mitów, które przewijają się przez okres szkolny. Jeśli któryś z nich wydaje ci się całkowicie obcy, no to jak mawiał klasyk... To wiedz, że coś się dzieje. Jest Tezeusz, Prometeusz, Odyseusz, Narcyz, Edyp, Orfeusz, Dedal, w bonusie z nim jest Ikar, Syzyf, Persefona, no jak Persefona to i Adonis, jest nawet Koza, Koza Almatea, Herakles, Złote Runo i Wyprawa Argonautów, mit o stworzeniu świata i mit wojny trojańskiej. No i cała Iliada, która jest jednocześnie książką samą w sobie, która ma własną fabułę i każdy mówi, że ją zna, a serio to widział jedynie Troje w TVN-ie i parę fragmentów z podręcznika, które omawiał na lekcji. Więc to jest historia, ale też wylęgarnia pomniejszych mitów i opowieści, na przykład o Agamemnonie, Hektorze czy samym Odysie, który ma swój osobny mit. Jest w cholerę rzeczy do czytania w antyku rzymsko-greckim, które nie są w żaden sposób poukładane. Najlepszy przykład to bogowie greccy, a później rzymscy. Nie ograniczamy się do jednego boga, tylko tworzymy bardziej szerokie spektrum wierzeń, dzięki czemu możesz lepiej oddać, no nie wiem, na przykład złożoność świata, wielowymiarowość ludzkich problemów, to też pokazuje w dobry sposób ludzkie rozterki i to, że świat nie jest czarno-biały. To się zgadza, ale nie wiem, w jakich kolorach był świat w starożytnej Grecji, że stworzono na przykład takich bogów jak Hestia, czyli bogini domowego ogniska, albo Amfitryna. Podobno bogini morza, ale wcale nie, bo bogiem morza jest Posejdon, więc Amfitryna jest jej nie ma jednocześnie. Dodatkową trudnością w ogarnięciu tego wszystkiego jest fakt, że bogowie rzymscy to tak naprawdę greccy, tylko z innymi nazwami. Zeus to Jowisz, Atena to Minewra, Asklepios to Eskulap, a Hestia, wspomniana wcześniej, to Vesta. I nie ma tutaj przesady, kiedy powiem, że Rzymianie zachowali się jak taki dwójkowy uczeń, do którego na sprawdzian przesadzono najmądrzejszą osobę w klasie i po prostu wszystko całkowicie zerżnęli, nawet nie wysilili się, żeby podpisać się swoim imieniem, bo wszystkie te historie, wszystkie te opowieści mają dokładnie ten sam
sam bieg, a grecki Herakles na przykład to Herkules, normalnie mistrz ściągania, nie do wykrycia. Dodatkowo mity różnią się od siebie, bo mają różne przekłady. Powstało w końcu wiele wersji już na samym początku, bo powstawały one niezależnie od siebie w różnych społecznościach, które po swojemu opisywały znaną im rzeczywistość. To znaczy trochę tak samo, ale jednak trochę po swojemu. Później doszły tysiąclecia różnych przekładów na łacinę, na angielski, a później dopiero na polski i efekt finalny jest taki, że jaką wersję i czyje wydanie mitów sobie weźmiesz, tak naprawdę możesz się solidnie zaskoczyć i przeczytać 3 razy ten sam mit, mając wrażenie, że czytasz 3 zupełnie inne rzeczy. I tutaj mitologia już jest mniej jak taki wkurzający serial, a bardziej jak najgorsza telenowela brazylijska, gdzie jeden odcinek możesz oglądać 5 razy pod rząd, bo i tak wszystko jest tak zagmatwane, że myślisz, że oglądasz nowe wątki. Antyk grecko-rzymski to także filozofia. Epikureizm, czyli założenie, że życie powinno polegać na unikaniu cierpienia. Epikur mówi carpe diem, czyli ciesz się każdym dniem, tak jakby miał być twoim ostatnim. I zupełnie przypadkowo to jest też motto każdego polskiego maturzysty. A z kolei stoicyzm mówi o tym, że trzeba zachować dystans, wychillować i przyjąć rzeczywistość taką, jaka jest. Stoicy mówią, że jeżeli będziesz kierować się cnotą i rozumem, to wszystko inne się do ciebie dostosuje. I zupełnie przypadkiem to też jest motto polskich maturzystów. Horacy łączy obie te idee w sposób znany tylko pani od polskiego. Nie mam pojęcia, jak to się da zrobić. Takim turbo ważnym, najważniejszym z perspektywy XXI wieku gatunkiem jest dramat grecki. No dokładnie tak, w czasach komputerów, 5G i sztucznej inteligencji dla ciebie najważniejszy jest dramat klasyczny. Taki dramat cechuje się 3 jednościami, czasu, miejsca i akcji. Te cechy wynikają głównie z tego, że ten dramat był po prostu wystawiany na scenie, więc nie mógł trwać za długo i nie mógł angażować zbyt wielu środków. No bo ludzie chcieli go oglądać naraz i no ile miałby trwać, tak? Każdy dramat grecki opowiada jakiś tam mit, ale w sposób prawdopodobny, no bo nie było na przykład efektów specjalnych, więc nie można było za bardzo czarować. Grają w nich od 1 do 3 aktorów i to też wynika raczej z takich logistycznych ograniczeń. Cechuje się jeszcze jedną rzeczą, określaną jako katarzis. Katarzis to jest takie uczucie, które czuje uczeń przy oddawaniu nauczycielce w całości ściągniętego sprawdzianu z lalki. Chodzi o uwolnienie od cierpienia, odreagowanie zablokowanego napięcia, stłumionych emocji, no i skrępowanych myśli. Hamatria to z kolei wina niezawiniona, czyli to, co będziecie czekać, jak pierwszego dnia szkoły w obecności wychowawcy przeklniesz na korytarzu. Dobrym tego przykładem była postać, którą na pewno dostaniesz w trakcie swojej przeprawy przez szkołę średnią, czyli Edyp, który był przeklęty już zanim się urodził. Wszystko było ustawione przeciw niemu, w sumie głównie dlatego, że tak jego rodzicom powiedziała wyrocznia. Innym takim ważnym pojęciem na pewno będzie konflikt tragiczny. To jest na przykład wtedy, kiedy wstajesz rano, 30 minut przed lekcjami i masz do wyboru zjeść śniadanie i przyjść spóźnionym lub nie zjeść śniadania i być punktualnie na lekcjach. Przykład czegoś takiego masz też w Antygonie, a przede wszystkim w życiu. W ogóle wina niezawiniona i wszystkie te elementy fabularne typowe dla mitów i w ogóle antyku pokazują ci, że życie jest jak ruchome piaski i im bardziej próbujesz jakoś walczyć z przeznaczeniem i coś robić, tym bardziej dostaniesz po łbie. 2 kolejne kluczowe elementy, które również omawia się w parze w kontekście antyku, mają związek z tradycjami judeo-chrześcijańskimi. Ich główne źródło to są 2 super cegły. Pierwsza z nich to składający się z 46 ksiąg Stary Testament, a druga to mający 27 ksiąg Nowy Testament. Stary, jak nazwa wskazuje, jest naprawdę stary, bo według różnych źródeł prace nad nim rozpoczęto już 1500 lat przed naszą erą. Nowy z kolei wcale nie jest specjalnie nowy, to raczej taka marketingowa nazwa, bo powstał jakieś 1900 albo 2000 lat temu. Tego podziału, który zaraz wymienię i który z jakiegoś powodu jest niezwykle istotny, nie umiem w żaden sposób uzasadnić, ale zakładam, że wziął się stąd, że kiedyś na jakiejś uczelni zebrali się literaturoznawcy i powiedzieli sobie, że potrzebują jak najszybciej wymyślić podział ksiąg biblijnych. I tak do wszystkich podręczników trafiło rozróżnienie na księgi dydaktyczne, prorockie i historyczne. Dydaktyczne, zgodnie z tym w ogóle niesztucznym podziałem, uczą jak żyć i tłumaczą wartości. Prorockie tłumaczą wizję przyszłości, ale też całkowicie alternatywną rzeczywistość. A historyczne skupiają się wokół postaci, które serio żyły albo prawdopodobnie żyły, ale nie da się tego potwierdzić. I często przypominają jakieś kalendaria albo kroniki, które w trakcie czytania wywołują podobne emocje, co instrukcja obsługi myszki bezprzewodowej albo opis sposobów odkamieniania czajnika. Jeżeli zastosujemy bliższy mojemu sercu podział, możemy przyjąć, że w Biblii, podobnie jak w całym antyku, znajdziemy dowolny gatunek literacki, albo przynajmniej korzenie dowolnego gatunku literackiego. Będą pieśni, hymny, kroniki, relacje, opowiadania. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
Na szczególną uwagę zdaniem polonistów zasługują przypowieści. Ich główną cechą jest to, że można je rozpatrywać na dwóch płaszczyznach, jednej na serio i jednej na niby, na zasadzie co autor miał na myśli. Mamy więc m.in. historię o budowniczych domu, dobrych darach, synu marnotrawnym, siewcy, chwaście, robotnikach winnicy, synach winnicy, owcy i monecie, drzewie figowym, miłosiernym Samarytaninie, Łazarzu, Hiobie. Wisienką na torcie jest fakt, że o tym, które należy znać, a które nie, decyduje rzut monetą twojej nauczycielki przed rozpoczęciem rozdziału antyku, albo rzut monetą wydawnictwa przed wydaniem kolejnej aktualizacji podręcznika. Jakbym miał wymienić swoje osobiste top 3, to na pewno byłby to Hiob, Samarytanin i syn marnotrawny, ale to jakby tylko moja opinia i nie sugeruję się nią. Osobną częścią Biblii jest Apokalipsa, która jest tak nadźgana symboliką i różnymi znaczeniami, że chociaż w każdej epoce po antyku połowa pisarzy wzięła coś z tych opowieści, dalej wystarczy, żeby w filmie Hollywood ktoś udał się do biblioteki i otworzył Apokalipsę na losowej stronie i wszyscy sobie myślą, o ja, ale oryginalne, ale tajemnicze, wow, ale klimat się zrobił. Biblia ma tyle motywów, toposów, czyli motywów, które pojawiają się w tej czy innej formie w każdej późniejszej epoce, archetypów i wzorców, że jakbym miał je wszystkie tutaj wymieniać, to serio doczekalibyśmy się tej apokalipsy. W skrócie wystarczy, że zapamiętasz, że to jak autor, czy tam autorzy Biblii przedstawiają cierpienie, zwątpienie, szczerość, niepewność, wierność, każdą w sumie emocję albo sytuację, jaką sobie wymyślisz, to będzie powracać w każdym późniejszym zobrazowaniu tego zjawiska i będzie albo nawiązaniem do Biblii, albo polemiką z tym, jak to zrobiono w Biblii czy w mitologii. Właśnie dlatego, jeżeli nie wiesz, czego się uczyć, na przykład przed maturą, tak mega strategicznie ważne jest nauczyć się dobrze antyku, zarówno greckiego, jak i tego judeochrześcijańskiego. No bo nie ma opcji, jakby to, co jest później, zawsze będzie jakoś powiązane z tym, co się tutaj od starotestamenciło. A nawet jak nie, bo osobiście uważam, że 99% z tego, co powstało po antyku, w ogóle nie ma nic wspólnego z Biblią czy tam mitami greckimi i autor jakby usłyszał, że nawiązuje do jakiejś, no nie wiem, historii o gościu, co mu Bóg kazał zabić syna na dowód wiary, to by miał więcej pytań niż arkusz o Peyrona, to i tak przy minimalnej ilości sprytu będziesz w stanie uzasadnić, że tak jest. A w sumie, koniec końców, tylko to się liczy. Na sam koniec proponuję ci spojrzenie z takiej szerszej perspektywy, może z lotu ptaka. Antyk w literaturze to jest okres początków kształtowania się świadomości kulturowej, a przynajmniej dowodów tego procesu na piśmie, no bo świadomość kształtowała się pewnie trochę wcześniej. Analizujesz teksty, które są ważne z perspektywy jakiegoś sprawdzianu czy tam matury, ale przede wszystkim są to fundamenty naszej cywilizacji. Obecnie wpływ antyku greckiego, jak i judeochrześcijańskiego spotkał ten sam proces, co twoje biurko po jednym dniu od sprzątania. Doszło tam do całkowitego wymieszania i powstało coś nowego, ale na swój sposób mega wartościowego, chociaż w wielu miejscach trudnego do łatwego wytłumaczenia. Mimo że w sumie w tym filmiku w paru miejscach dałem jasno do zrozumienia, jaki jest mój stosunek do antyku, albo może raczej do sposobu podchodzenia do tej epoki w szkole, to uważam, że jest to mega ważny okres. Jeżeli jesteś osobą, która nie bierze pod uwagę zapoznania się z dziadami, panem Tadeuszem albo lalką, to olej wszystko inne i poczytaj po prostu trochę mitów albo jakąś przypowieść, bo w przeciwieństwie do tamtych rzeczy, te historie mogą ci się przydać. I przy okazji, żeby się z nimi zapoznać, nie musisz poświęcić liczby godzin wymaganych do zdania egzaminu na prawko albo ukończenia stażu w policji.